Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, dziś będzie parę słów na temat fechtunku oficerów w polskiej armii. Więcej na temat fechtunku znajdziecie Państwo w moim e-booku, w mojej publikacji Instrukcje polskiego weterana powstania listopadowego o użyciu szabli w walce. Proszę Państwa, polscy weterani, jeżeli chcieli na przykład zgłębić, czy bym powiedział, pogłębić swoje umiejętności we władaniu szablą, korzystali głównie z prywatnych lekcji u tak zwanego arcymistrza Polskiej Armii Królestwa Polskiego, fechmistrza Polskiej Armii, naczelnego fechmistrza, tak zwanego mistrza Ryngauera. I jak wyglądały te lekcje? No przede wszystkim lekcje były prywatne i lekcje były płatne. Należało po prostu mistrzowi przed lekcją oczywiście jak najbardziej zapłacić. Możemy też z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Ryngauer wzorem innych arcymistrzów armii, innych armii na przykład z początku XIX wieku, głównie nauczał tak zwanej zasady kontrapunktu. Kontrapunkt była to metoda polegająca na tym, żeby związać głownię przeciwnika, na przykład sprowokować przeciwnika do cięcia, następnie po prostu związać głownię przeciwnika i wyprowadzić natychmiastowe pchnięcie w tułów, w głowę. To nie miało większego znaczenia. Przede wszystkim najważniejsze było sprowokowanie przeciwnika do cięcia, związanie naszej głowni z głownią przeciwnika, najlepiej lekkie wypchnięcie głowni przeciwnika na prawo, bądź na lewo, bądź zbicie i wyprowadzenie natychmiastowego pchnięcia, tak zwany przeciwsztych, czy można to nazywać po prostu na różne sposoby. Jak to mniej więcej wyglądało? Przeważnie wyprowadzano kontrapunkty właśnie z takiej postawy, albo na przykład z takiej postawy, prawda? Byliśmy zasłonięci, aby na przykład delikatnie głownia była wyprowadzona do przodu, żebyśmy jak najszybciej mogli dotrzeć do przeciwnika. Prowokowało się przeciwnika poprzez różnego rodzaju operacje z bronią, na przykład operując na zasadzie o właśnie, jesteśmy cały czas zasłonięci, wykonujemy jakieś takie młynki właśnie za pomocą szabli, za pomocą samego nadgarstka, prawda? Prowokujemy przez to przeciwnika do wykonania jakiegoś pchnięcia, przyjmujemy to pchnięcie i później od razu wchodzimy sztychem agresywnie, prawda? Czyli wykonujemy różnego rodzaju tutaj operacje, prawda? Przeciwnik nas tnie z boku, z góry i natychmiast wchodzimy sztychem, prawda? O. Czyli na przykład z tej strony wejście sztychem, prawda? O. Z góry od razu sztych, prawda? Z tej strony jak najbardziej wejście sztychem. Czyli zasada kontrapunktu, związanie przeciwnika głowni, żeby ta jego głownia już była, nie zagrażała nam, odrzucenie jej, albo na przykład wypchnięcie gdzieś na bok i wejście agresywnie, po prostu wejście sztychem w przeciwnika, prawda? Także jedna z naczelnych zasad kontrapunktu. Także dziś może to na tyle na temat kontrapunktu, na temat szermierki oficerów w polskiej armii. Kłaniam się i pozdrawiam.